Nierozdzielnie związana z historią narodu. Przykładów na potwierdzenie tak postawionej tezy jest wiele. Od początku swojego istnienia naród polski w sposób szczególny umiłował Marię i przez nią szukał drogi do Boga. Świadczy o tym choćby najstarsza pieśń Bogu Rodzica, którą rycerstwo polskie śpiewało na polach Grunwaldu. Bez przesady można ją nazwać pierwszym naszym hymnem narodowym. Liczne świadectwa tego związku odnajdziemy w literaturze, naszej polskiej literaturze, między innymi w powieści Henryka Sienkiewicza Potop. Tym słowem potop nazwał autor sytuację, jaka zapanowała w Polsce po wkroczeniu na nasze ziemię w XVII wieku potężnej, jak na owe czasy, armii króla szwedzkiego Gustawa. Padały zamki, grody, miasta. Poddawali się dowódcy. Zdradzali ojczyznę możnowładcy. Król Jan Kazimierz musiał się schronić na Śląsk, nie należący wówczas do Polski. Potop szwedzki zalał całą naszą ojczyznę. I wydawało się sprawą pewną, że Polska już wtedy zniknie z mapy ówczesnej Europy. Tymczasem zwrot rozpoczął się od cudownej obrony Jasnej Góry. Najazdowi Szwedów oparł się jedynie mały, niewielki przecież klasztor jasnogórski, słynny z czczonej od wieków Matki Bożej. Załogę tego obwarowanego klasztoru stanowiło niewielu rycerzy, chłopów, zakonników, pod przewodnictwem przeora klasztoru ojca Augustyna Kordeckiego. Modlitwa i ufność w potęgę Matki Bożej umacniała serca obrońców i stała się rzecz dziwna. Szwedzi nie potrafili zdobyć klasztoru i ze wstydem musieli odejść. Fakt ten stał się momentem przebudzenia dla narodu. Wstąpił nowy duch w serca Polaków, wiara w zwycięstwo. Król wrócił do ojczyzny, a w 1656 roku w katedrze lwowskiej złożył uroczyste śluby dziękczynne. To wtedy obrał Matkę Najświętszą za panią i królową swoją oraz całego swojego królestwa, Królestwa Polskiego. Ludzie. Niemcy niszczyli nie tylko ciała, ale pragnęli też zniszczyć ducha narodu. Generalny gubernator Franz Frank pisał w swoim dzienniku: gdy wszystkie światła dla Polski pogasły, to jeszcze zostało im światło Jasnej Góry i Kościół. To dlatego władze niemieckie podjęły działania, aby osłabić i zniszczyć w sercach Polaków wiary w opiekę Maryi. Niemcy nakazali usunąć z litanii loretańskiej wezwanie królowo Polski: módl się za nami. Znieśli też dzisiejsze święto królowej Polski. Zabronili śpiewać pieśń Serdeczna Matko, bo melodią przypominała hymn Boże coś Polski. Historię mamy piękną i historię trudną. Ale skończyliśmy dopiero piękny okres Wielkanocy. I myślę, że porównajmy ten czas tej Konstytucji 3 maja z tamtym okresem Wielkanocnej Niedzieli. Przyjrzyjmy się tym porównaniom, jak to było. Konstytucja też rodziła się w trudnych okolicznościach. Naród był skłócony. Naród nie potrafił dogadać się w sposób dobry i fundamentalny.
daliśmy się podzielić i konsekwencje były trudne. Niedziela Palmowa tamtych czasów stała się pewną wykładnią tego, co później nastąpiło. Patrzmy. Po Niedzieli Palmowej, Wielki Tydzień i co się z naszą ojczyzną stało? Chrystus stracił życie, a myśmy stracili wolność. Myślę, że porównanie nie jest całkiem bezzasadne. Popatrzmy, co jest dalej. Po utracie wolności rezurekcja, zmartwychwstanie. Ojczyzna zmartwychwstała też. Ale są tacy, i dzisiaj też są, którzy jeszcze nie uwierzyli w to zmartwychwstanie. Oni ciągle czekają. Czekają na lepszą Polskę. A ta Polska jest lepsza, bo ona zmartwychwstała dla nas. My jesteśmy świadkami tego. Zamiast się cieszyć, są tacy, którzy ciągle kontestują, bo nie wiadomo czego czekają. Druga rzecz. 30 srebrników wtedy wystarczyło, aby sprzedać ojczyznę. Dzisiaj ile to jest? Kilka euro? Refleksja ta może na wyrost, ale to niech będzie jako przestroga, bo nie możemy być jak ci, którzy ciągle czekają na przyjście Zbawiciela, który jest wśród nas. My mamy wolną ojczyznę. I róbmy wszystko, aby ta ojczyzna ciągle rosła, ciągle była piękna. I to od nas zależy, jaka ona będzie. Vivat Mai. 3 maj. Alleluja. Szczęść Boże. Można powiedzieć, że wolność zawsze jest wyzwaniem, a władza jest wyzwaniem wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak tylko służąc. Ustawa 3 majowa była wielkim sukcesem polskiego konstytucjonalizmu. Zmieniła gruntownie ustrój Rzeczypospolitej. Spotkała się z uznaniem i wyzwoliła entuzjazm całego społeczeństwa polskiego. Niosła nadzieję na przemianę, była zwiastunem naprawy państwa. Stała się podstawą nowoczesnej państwowości. Uświadomiła Rzeszą, jak powinno wyglądać państwo polskie. Stała się na tamte czasy pewnym drogowskazem, pewną mapą, po której należało kroczyć, aby budować i przebudowywać to państwo. I taką mapą konstytucja również dzisiaj powinna być. Pamiętajmy jednak, że aby mapa nadawała się do tego, aby korzystać z niej, musi być uaktualizowana. To nie może być mapa sprzed wielu lat, bo nasza ojczyzna ciągle się rozwija, bo nasza ojczyzna ciągle idzie do przodu. I nawigując według mapy ze starych lat, dojdziemy do ślepego zaułku. Także nie traktujmy konstytucji jako martwego tworu. Nawet twórcy 3-majowej konstytucji zastrzegli sobie prawo, że co 25 lat będzie Sejm Konstytucyjny. Czyli już wtedy wiedziano, że to, co tworzą, to, co jest wtedy nowoczesne, za parę lat straci swoją ważność. My naśladujmy tamtych twórców. Idźmy tamtą drogą. Bo to, co wtedy wymyślono i zawarto w przepisach, było rewolucją na całą Europę. Dzisiaj sytuacja, w jakiej obecnie znajdujemy się, pokazuje, że Polska jest nadal silnym i wspaniałym narodem, który w obliczu zagrożenia potrafi zdyscyplinować się oraz jednoczyć
poprzez realizację różnorodnych planów samopomocy, by być społeczeństwem w pełni obywatelskim. Pamiętajmy, że dla naszych dzieci to my powinniśmy być nauczycielami patriotyzmu. To my musimy zadbać o to, aby młode pokolenie miało lekcje historii i miało przekazane wzorce godne naśladowania. Dziękuję dzisiaj wszystkim biorącym udział w dzisiejszych uroczystościach, która od blisko 230 lat jest śpiewana w polskich domach i w tych miejscach, w którym Polska naszym przodkom, jak i współcześnie żyjącym jest bardzo bliska. Tę pieśń śpiewano najczęściej w niewoli, bo pośród tych 230 bez mała lat blisko 170 lat nie istnieliśmy jako Rzeczypospolita. I na pewno wielu z was tę pieśń słyszała, kiedy wam matki śpiewały, bo moja matka tak czyniła. Oprócz niezapomnianych niezapominajek, to właśnie w moim domu, w rodzinnym domu, usłyszałem te słowa na tę piękną melodię Witaj Majowa Jutrzenko. Jakże te słowa, które ówcześni polscy patrioci, głosząc radość o uchwaleniu Konstytucji 3 maja, rozśpiewali całą Warszawę, a później całą Rzeczypospolitą. Co prawda ta radość była krótkotrwała, ale twórcy Konstytucji 3 maja, uchwalając to wiekopomne dzieło, do dnia dzisiejszego zostawili nam wspaniałą pamiątkę. Pamiątkę, która nas, Polaków, sytuowała w gronie przodujących cywilizowanych narodów. Ale ileż było pośród nas rzeczy złych. Złych rzeczy, które wywiodły nas jako polski naród na manowce tego świata. I my dzisiaj, pomni twórców tego wielkiego dzieła, szczególnie tych, którzy tak mocno związali się z ziemią kielecką, którzy tutaj zostawili swe serce, mam na myśli Hugona Kołłątaja, który w przepięknym dziele o naprawie Rzeczypospolitej upominał wówczas żyjących Polaków, aby byli narodem. Aby byli narodem wielkim. I te słowa do dnia dzisiejszego są bardzo aktualne. W dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 maja, składając mieszkańcom ziemi świętokrzyskiej najlepsze życzenia obfitości łask Bożych za stawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski, której dzisiaj wspomnienie obchodzimy. Życzę wam tego, aby w waszym codziennym życiu nie zabrakło refleksji o Rzeczypospolitej. Obyśmy razem, nie bacząc na różnego rodzaju podziały, podziały ideowe, polityczne, razem, tak jak życzy sobie tego prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, abyśmy razem stanowili wielką wspólnotę narodową. I mam takie przekonanie, że Konstytucja Rzeczypospolitej, ta, która dzisiaj obowiązuje, która nawet, można powiedzieć, nawiązuje w jakimś sensie do Konstytucji 3 maja, chociaż rodziła się w trudach. I dzisiaj mówimy, że jest czas na nową konstytucję, bo twórcy, ci sprzed 230 lat Konstytucji Majowej, przewidzieli takie możliwości.
to dzisiaj ta konstytucja dla nas, Polaków, nie powinna być noszona tylko na manifestacjach. Ta konstytucja powinna być w naszych sercach i w naszych umysłach. To my, Polacy, wszyscy powinniśmy wiedzieć o tym, że ona jest pierwszorzędnym prawem, najwyższym prawem Rzeczypospolitej i żadne inne akta prawne stanowione tu w Polsce czy poza granicami naszego kraju są podporządkowane naszej konstytucji. Życzę wam tego, abyśmy służyli Polsce z całego serca, całym umysłem, tak jak to czynili twórcy Konstytucji 3 maja.